Gustaw Holubek. Myślę, że to już ostatnie nazwisko w historii teatru, które przetrzymuje czas jako autorytet, nie tylko jako twórca. Jako postać, do której odnosimy się w swoich ocenach, kryteriach, gustach, który jest punktem odniesienia dla środowiska. Byłbym bardzo ciekaw, czy gdyby żył nadal, utrzymałby to stanowisko, tę pozycję i w jaki sposób reagowałby na zmiany, które nastąpiły w naszym poruszaniu się w świecie teatru. Jeśli chodzi o Teatr Narodowy, to jest taki punkt odniesienia główny, wiążący się z Gustawem Holubkiem, jego Gustaw Konrad na Imkowskiej inscenizacji Dziadów. Jest legendą i również punktem odniesienia jakości artystycznej. Umiejętność przekazania emocji i uczuć przez intelektualną analizę prowadzoną głową, myślą, przeprowadzenie wielkiej improwizacji przez myśl, nie namiętności uczucia, było wówczas odkrywcze. I niedawno słuchałem znowu tego wykonania i obejrzałem w Lawie Konwickiego, w jaki sposób, inny sposób powiedział tę wielką improwizację. To jest kunszt niezwykły i niezwykła umiejętność panowania nad słuchaczem. Sądzę, że był taki moment, a znałem Gustawa dość długo, w którym ten Gustaw Konrad zaczynał mu ubierać. To, że wszystko, każda rozmowa kończyła się na tym Gustawie Konradzie, troszeczkę go uwierało. W związku z czym ja też odejdę od Gustawa Konrada. Powiem tyle, że dla wielu z nas, którzy jeszcze w tej chwili funkcjonują, ale pracowali z nim, pozostał, nie zdewaluował się jak autorytet i artystyczny, i przede wszystkim ktoś, kto potrafił niezwykle precyzyjnie formułować myśli, niezwykle celnie trafiać w świat otaczający nas. A nasz zawód, jak wiemy, to jest zawód, który zależał od odbiorcy. On miał porozumienie nad odbiorcą niezwykłe. Nawet bym powiedział, że był pewnego rodzaju hipnotyzerem. Łapię się często na tym, kiedy mam dylemat artystyczny, a nawet nie tylko, ale zostańmy przy artystycznym, kiedy nie wiem, jak sobie z czymś poradzić, myślę sobie, a jakby to zrobił Gustaw Holubek. Jak obsadzę go w tym dylemacie, jest mi łatwiej, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby się z tym poradził. A więc minęło już tyle lat, a nadal pozostał dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, pewnym punktem odniesienia, pewnym wzorcem. I myślę, że to, że jest dostępne nagranie, które Teatr Narodowy jest posiadaczem, właścicielem i odkrywcą tego nagrania autentycznego wielkiej improwizacji oraz całego przedstawienia Dziadów Dejmka. To nagranie jest takim nie bibelotem, tylko takim, białym krukiem teatru polskiego, historii.